Proszę, proszę. O, siadajcie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Mistrzu, właśnie bardzo się cieszę. Wiecie, nasza gazeta chciałaby drukować powieść w odcinkach dla młodzieży. Szukamy nowych czytelników. No rozumiem, znaczy chcielibyście coś świeżego, coś pasjonującego. Tak jest, tak. Niech to będzie na przykład nasz nowy, ludowy Robinson Crusoe. Robinson Crusoe? Tak. Ale pan da się zrobić, no. Tylko wiecie, żeby on nie był ten stary, tylko nowy, nasz, ludowy Robinson Crusoe. Nie, rozumiem, oczywiście. Nasz chłopak, tak. Prawda? Marzy o dalekich podróżach, ratuje się z katastrofy naszego okrętu rybackiego. Fala wyrzuca go na bezludną wyspę. No, a po paru latach inny nasz statek rybacki znajduje chłopca w świetnej formie. Dał sobie radę, zbudował domek jednorodzinny z odpadków. Ogródek założył. Hodowlę nutri. Bardzo dobrze. I proszę pana, jakby się pan zapatrywał na to, żeby on jeszcze uświadomił piętaśka co do roli kolonializmu. No i pięknie. Pięknie, właśnie bardzo pięknie, szczególnie z tą hodowlą. Bardzo rzeczywiście. To jest taki element nowoczesności. Tylko ja cię nie rozumiem bardzo, jaka jest zasadnicza myśl utworu. No więc proszę pana, no walka. Walka w tym wypadku z przyrodą, że chłopak wychowany w naszych warunkach, prawda, no lepiej sobie daje radę. No tak, ale gdzie tu widzicie elementy naszego życia? Tak. No sam chłopak! No właśnie, widzicie, mówicie, że on jest sam, zupełnie niezorganizowany. No, można zaznaczyć, że korespondent sztandaru, ZMS-owiec. No tak, no, ale wiecie, gdzie kierownicza rola organizacji? No tak, ale wyspa jest bezludna. No tak, wyspa jest bezludna, oczywiście. Ja jestem daleki od wywierania jakiego bądź wpływu na nasze środowisko. To jest okres minionyzmu, my z tym walczymy, ale ja na waszym miejscu wprowadziłbym jakiś tam element społeczny. No ale wyspa jest bezludna i... Ja, zastanówcie się, no, elemencik społeczny jakiś. No pan Sześciak, wam na tym zależy, tak. No powiedzmy, że oprócz Robinsona uratował się jeszcze sekretarz koła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I na wszelki wypadek dwaj członkowie zarządu. Oj. I wiecie co? I jeszcze aktywistka pełniąca funkcję skarbnika. Po co? No jak to? No a kto będzie zbierał składki? Od kogo? No jak to? Od Robinsona. Nie no, wiecie, nie przesadzajcie, no składki od Robinsona może zbierać ten sekretarz, korona mu z głowy nie spadnie. O, widzicie, i tu się właśnie mylicie. Nie, sekretarz nie powinien rozmieniać się na drobne, my z tym walczymy. No dobrze, jak wam już tak na tym zależy, niech będzie ta dziewczyna, może wyjdzie za mąż. A sekretarza, bo za Robinsona miłość, zazdrość, te rzeczy. Tak, to i bardzo dobrze. I widzicie, najważniejsze, niech ona sobie zbiera te składki i niech ona je trzyma w ogniotrwałej kasie. Gdzie? No przecież fala wyrzuca na brzeg rozmaite rzeczy, prawda? No nie, no busole, siekierę, barełkę rumu. Nie, rum rzecz jasna skreślicie. No chyba, że kubański. Swoją drogą mogliby taniej sprzedać. Nie, ja nie krępuję w niczym wyobraźni twórczej artysty. Ale musicie pokazać masy, wiecie, przede wszystkim masy. Nie no, dajcie spokój, że wyspa jest bezludna. A kto wam powiedział, że bezludna? Słuchajcie, istnieje wyspa. Powiedzmy, może nawet lepiej półwysep, prawda? Nasi bohaterowie przeżywają szereg interesujących przygód. Prawda? Aktywistka piętnuje niezdrowe objawy. Na zakończenie można pokazać walne zebranie. To jest efekt wydobyty z niesłusznego zapomnienia. I to wszystko. No dobrze, a Robinson? No właśnie, ten Robinson mi tu jakoś nie pasuje. To jest zupełnie niepotrzebna figura samotnika i pesymisty. Wy go wyrzućcie, dobrze? Na kiedy to ma być gotowe? Jak to na kiedy? Na wczoraj. Czytelnicy czekają na coś nowego. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Tak. Tam na początku wspomnieliście, że ma miejsce katastrofa okrętowa. Tak. Wyrzućcie to. Po co ludzi niepokoić?